Witam Was bardzo serdecznie. Tak, kolejny odcinek dotyczący lokomotyw 060DA, albo też mówiąc prosto, lokomotyw ST43. Tak jak nie trudno się z obrazka domyślić i z tytułu filmu, będzie on traktował raczej o lokomotywach produkowanych przez Albert Model, ponieważ udało mi się skompletować wszystkie cztery lokomotywy, które zostały wyprodukowane właśnie zostały wyprodukowane, tak jak wiecie, ze zmodyfikowanymi reflektorami. Nie wiem, czy one były, dla kogo one dokładnie były produkowane, na pewno nie dla, chociaż może dla PMR, nie wiem. Wiem, że pojawiły się w rydnickim świecie modeli. Ale dla mnie to nie jest istotne tak naprawdę, kto zamawiał, kto się starał. Z tego co wiem, któryś z modelarzy pomagał nie wiem, czy w tworzeniu formy, czy w samej modyfikacji reflektorów. Tego dokładnie, tej historii nie śledziłem. Nie była ona dla mnie aż tak istotna, natomiast chciałbym się bardziej zająć taką prezentacją tego, co Albert Model wydał w kwestii właśnie do polskich lokomotyw. Ja już miałem odcinek, pokazywałem jedną z lokomotyw właśnie produkcji Albert Model, ale no są już tutaj wszystkie cztery. Mam też wcześniejsze wydanie, czyli mówię o tej pierwszej lokomotywie, tutaj pokazuję paluchem 14, czyli ST4314. I tak jak widzicie, dla porównania wziąłem również jedną lokomotywę 060DA bułgarską. Ja mam wszystkie wydane przez Albert Model lokomotywy bułgarskie i to są lokomotywy, które były produkowane na zlecenie rumuńskiego sklepu Train Addicted. Ciekawy sklep, ktoś kto dotarł do tego sklepu może być mile zaskoczony, co tam można ciekawego znaleźć i kupić, ale to raczej dla tych, którzy zbierają bałkanistykę, czyli tutaj Rumunia, Serbia, czy wcześniejsza Jugosławia, Bułgaria, Grecja i tak dalej, i tak dalej. Więc to tak krótko tylko pokazuję, jakie lokomotywy pokażę i je porównam jakby tutaj do wcześniejszych wydań i w ogóle generalnie chciałbym się podzielić tymi właśnie lokomotywami, które Albert Model mam. Tak jak powiedziałem, mam ich dużo, dużo więcej, w związku z tym, że wydań bułgarskich jest przynajmniej z 5 typowo BDŻ, czyli bułgarskich kolei państwowych, jak i również jeden przewoźnik prywatny oraz jedna lokomotywa, która jest praktycznie potrzebna minimalna jakby modyfikacja, aby stała się kolejnym prywatnym przewoźnikiem bułgarskim. Stąd też o dziwo, jak na rynek bułgarski tych lokomotyw się zrodziło całkiem sporo. Niestety wszystkie modele polskie mam bez dźwięku, tak widzicie, tylko digitalne. Wszystkie zresztą były z dekoderami, nie ma możliwości używania tych lokomotyw bez dekodera. Jedna tylko nie ma naklejki, ale po numerze jest dodana literka D. Ciekawe dlaczego, czy to jest po prostu lokomotywa z innego źródła, czy też nie, tego nie wiem. W każdym bądź razie po prostu w kolejnej scenie już pokażę Wam wypakowane modele. Jeszcze taka jedna scena przejściowa. Pokazuję Wam sposób pakowania lokomotyw przez Albert Model, jak on się zmodyfikował do tego ostatniego wydania polskiego. Tutaj mam po środku model ST4314, tak zapakowanej, jeszcze nie wypakowanej. W ten sam sposób są pakowane lokomotywy bułgarskie, czyli taka wytłoczka, później z góry jest ona zamknięta i wsunięta do obwoluty. Natomiast te poprzednie oczywiście, których już pewnie gdzieś tam widzieliście różne prezentacje, są pakowane już takie gąbki z taką tutaj twardszą gąbką w środku i oczywiście folię. Także dwa jakby sposoby pakowania tutaj, być może ze względu na reflektory i pewne elementy zdecydowano się na zmianę.
Nie wiem, na pewno jest łatwiej wyciągać, znaczy łatwiej, o tyle, że jest, no pociągasz tutaj za folijkę, wyciągasz, tam trzeba było to z obwoluty wyciągać i tak dalej. Niemniej to oceniać, pokazuje po prostu sposób pakowania tych poszczególnych lokomotyw i wracamy zaraz już po odpakowaniu do kolejnej sceny. Witam Was bardzo serdecznie. Ostatnia scena, właściwie najważniejsza scena tego odcinka, to właśnie pokazanie tych wszystkich modeli Albert Model, które mam. Przede wszystkim tych czterech polskich, najważniejszych, tych wcześniejszych. To są właśnie te tutaj od numeru 22 poprzez 81, 139 do 228. Ale oprócz tego wzbogacone o dwa przykładowe modele wcześniejsze, jak na przykład 43314 i no, seria szósta, numer lokomotywy 108 bułgarskich kolei państwowych w malowaniu typowo takim charakterystycznym do dnia dzisiejszego. Jeden tylko model zwaloryzowany, pozostałe modele czyste. Po co właściwie. Tutaj się coś zapruszyło pod kątem. Po co to porównanie? Po co ja to pokazuję? Po pierwsze, że dotarły do mnie te wszystkie trzy, cztery lokomotywy. Udało mi się w końcu je gdzieś tam zdobyć. Ja muszę troszeczkę ścisnę je, te lokomotywy. To wtedy uda mi się je zebrać w jeden kadr, bo rzeczywiście robią imponujące wrażenie wszystkie te lokomotywy i... No właśnie, teraz już praktycznie mamy wszystkie w kadrze. Bardzo się cieszę, że w ogóle, że je mam i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że doczekaliśmy się, koledzy, doczekaliśmy się wreszcie w miarę porządnego wydania tego modelu. Oczywiście puryści będą krytykować, znajdować różnego rodzaju błędy w odwzorowaniu i krytykować, ale no mamy w końcu porządnego Rumuna. Chyba najlepszego z tych wszystkich. Ja tutaj celowo nie pokazuję modeli MTB, było to w poprzednim odcinku, będzie link, to sobie do tego odcinka wrócicie. Natomiast tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, by pokazać to, co ostatnio wyszło razem w komplecie. Są to różne lokomotywy, dlatego że są to lokomotywy z różnych epok, bo na przykład mamy czternastka oraz lokomotywa numer 81. To są lokomotywy z epoki czwartej A. Lokomotywa 139, mówię cały czas o ST43. 139 jest to epoka czwarta B, natomiast ST4322 to jest epoka 5 C i z pewnością ta jest intratna dla wielu kolekcjonerów, którzy zbierają tabor z epok późniejszych. Natomiast ja zbieram generalnie niektóre wybrane po prostu modele PKP w epokach takich, jakie są dostępne. Stąd też tutaj możecie zobaczyć wszystkie te modele. Nie ma też tutaj wydania modeli Tilliga, które są z tej jakby samej formy, bo pokazywałem też kiedyś wcześniej te modele, pokazywałem je w prezentacji modeli chyba Pytega IGK, pokazywałem też wydanie lokomotywy w malowaniu typowo polskim, to chyba była ST4320, jeśli dobrze pamiętam. Także dzisiaj skupiam się tylko i wyłącznie przy modelach Albert Model. Nie wchodzę też celowo w te lokomotywy bułgarskie, bo o nich już były kiedyś odcinki, pokazywałem je. W związku z tym nie ma sensu, żeby wszystkich tych malowań, które są, pokazywać, bo o ile tutaj mamy na przykład przedstawiciela, pierwsza czerwona lokomotywa to przedstawiciel BDŻ Cargo, ale jest też czyste BDŻ, czyli czysta kolej państwowa bułgarska.
nie cargo, i jest dwóch przewoźników prywatnych. Jeden jest wydany od razu z napisami bułgarskimi, nawet w cyrylicy, natomiast drugi jest po prostu, wymaga bardzo drobnej modyfikacji i absolutnie staje się kolejnym prywatnym przewoźnikiem. Natomiast nas interesują tutaj lokomotywy polskie i chcę pokazać też ewolucję, skąd Albert Model rozpoczął i na czym, że tak powiem, skończył. No więc pierwsze to, co chciałem pokazać, to jest ta lokomotywa numer 14, która jest tutaj pięknie zwaloryzowana. Tutaj akurat nie mam jednej wycieraczki, ale zdaje się, że ta wycieraczka jest w kartonie, w opakowaniu. A jak nie, to mam zapasowe też wycieraczki dla modeli Albert Model, więc nie powinno to stanowić jakiegoś problemu, żeby to założyć. Małe reflektory nie są kłamstwem. Wiemy, że te niskie numery takie miały. I czy jedyne pytanie, czy były takie akurat zderzaki? Trudno mi powiedzieć. Zobaczcie, że w lokomotywach późniejszych już takich zderzaków nie ma. Są kwadratowe, jak chociażby tej 22, która co prawdaż jest w późniejszym malowaniu. Przepraszam, bo coś tutaj spadło z tej lokomotywy. Zaraz zobaczę, co dokładnie spadło. Już nie chcę nawet mówić o samych lampach, tylko o tym, że mamy tutaj kwadratowe już zderzaki, ale co tutaj spadło, jestem ciekaw. Muszę zobaczyć, co tutaj spadło. Oho, spadł mi akurat sprzęg, który gdzieś tam był pewnie na lokomotywie, a później po prostu przy wyciąganiu spadł. Dlatego, że ta lokomotywa też mogła być modyfikowana, i stąd też tego typu zderzaki, które zostały zamontowane. W tych późniejszych, tych jakby wyższych numerach, aczkolwiek starszych malowaniach, mamy zderzaki również okrągłe. Zobaczcie. To jest ta lokomotywa 81, która jest z czwartej epoki A, czyli de facto to są te zderzaki prawdą, okrągłe, ale na przykład mamy tutaj już późniejszą o lokomotywę 139, która ma już kwadratowe zderzaki. No i tutaj oczywiście żółte czoło, klasyka, o którego wielu się tam gdzieś bije jeszcze, gdzieś tam jakieś egzemplarze po 2000 zł można kupić przy założeniu, że są tylko z dekoderem jazdy, a wiemy, że wcale takie drogie nie były przy wydaniu, nawet z dekoderem jazdy można było je kupić w jakichś rozsądnych tutaj cenach. Prezentują się rewelacyjnie. Ja sobie teraz zniżę statyw i jeszcze w jednej scenie pokażę Wam kilka ujęć tych lokomotyw, porównując ich czoła, porównując pewne detale, więc zapraszam jeszcze do jednej sceny. Tak, ostatnia jakby tutaj scena pokazująca pewne porównania pewnych elementów właśnie tych Rumunów. Tak naprawdę trudno, jak tutaj, tak, no może tak, jeśli chodzi o czoła, no to wiemy jedną rzecz, wiemy, że mamy tutaj nowe reflektory w tych czterech modelach, tutaj czwarty jest z tej strony, wiemy, że no naprawdę rewelacyjnie zostały, jak dla mnie osobiście, bardzo fajnie zostały odwzorowane te czoła. No i tutaj pokazuję dla porównania, jak to wygląda w innych modelach tego typu. No, wiadomo, że w modelu bułgarskim te małe reflektory, aczkolwiek nie najmniejsze, wyglądają dość ciekawie. Są troszeczkę tutaj zmodyfikowane. Natomiast tutaj, o, w tych takich typowo najmniejszych, właśnie reflektorach też fajnie to wygląda. Oczywiście modele zwaloryzowane mają bardzo, bardzo ładny wygląd. No, modele niezwaloryzowane niekoniecznie. Także taka cała plejada czół, zderzaków, wykończeń, malowania, cała plejada kolorystyczna tych modeli, no jest czymś naprawdę imponującym i
i pięknym, i uważam, że warto te lokomotywy mieć. One mają wartość sentymentalną dla mnie, nie tylko ze względu na to, że są lokomotywami jeżdżącymi kiedyś i teraz w Polsce, ale przede wszystkim również związanymi z Bułgarią, bo takie same modele po prostu jeździły tutaj. Nawet mam jeden model, który został zakupiony jako polski z MTB i przerobiony na lokomotywę bułgarską. No i niestety te wiadra, koledzy się zastanawiali, czemu ta lokomotywa ma takie wielkie reflektory. No ale już teraz wiedzą ode mnie, że to była produkcja polska, a polskie produkcje miały to do siebie. Ja już nie chcę więcej rozwodzić się nad trąbkami. Zobaczcie, niektóre z nich nie mają zamontowanych trąbek, bo lokomotywa bułgarska nie ma. Pozostałe mają. Niektóre mają antenę. Niektóre tej anteny nie mają. Mówię o tej wypustce tutaj. Tutaj, o, pokazuję paluszkiem. I tutaj również mamy na żółtym czole. Mamy tam z tyłu antenę. Może ja powiększę. Pokażę, o, tam jest z tyłu antena. Na pozostałych modelach tego nie ma. Są tylko dwa, na których są te anteny, ale nie chcę się też, czy wózki, czy jakoś pokazywanie w przybliżeniu tych modeli. Nie chcę w to w tej chwili wchodzić z prostego względu. Po prostu nie do końca się znam też na tych elementach, ale jedno wiem. Piękne wydanie lokomotyw w polskim malowaniu. Dlatego zachęcam, macie możliwość, gdzie ktoś gdzieś sprzedaje w rozsądnej cenie. Nie zastanawiajcie się, kupujcie. Zawsze coś można w modelu poprawić, ale nie kupowanie i miauczenie, że to jest nie tak. Zawsze można model stworzyć samemu, można, że tak powiem, czy też z elementów fototrawionych, czy jakiś może odlew żywiczny, nie wiem. Dzisiaj sposobów jest milion, jak ktoś ma czas, ktoś ma dobrą rękę modelarską, wszystko można zrobić, ale uważam, że mimo wszystko bardzo, bardzo było warto sięgnąć po te modele, posiadać te modele, dlatego że są po prostu prześliczne. Cudowne są te modele, słuchajcie, i polecam je, dlatego postanowiłem je wszystkie razem pokazać. Może nie zrobiłem tego perfekcyjnie, może nie zrobiłem tego tak, jakby wielu specjalistów oczekiwało, ale zobaczcie, są i są piękne. I na pewno do tych modeli jeszcze nie raz będę wracał. Jak nie będę miał możliwości na torach, to na pewno w formie prezentacyjnej, bo niektóre z nich mają dźwięk, przynajmniej niestety nie te akurat ostatnie z Polski, ale mam takie, które mają dźwięk. Bułgarskie moje też mają dźwięk. Ta pierwsza Albert model, właśnie ta, 14 numer, też ma dźwięk. Więc jest co pokazywać. No to tyle. Długi odcinek wyszedł, ale myślę, że było warto. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.